Sandero, zaczynamy naszą podróż na Hermanowo. Czekamy na resztę ekipy, zaraz wszyscy się zjadą. 11:30, mamy start, więc będzie się działo, oglądajcie. Wszyscy już jesteśmy zebrani, jedziemy w kolumnie. Jesteśmy w drodze na Hermanowo. Będzie zajebista przygoda, jest dobra energia, wszyscy dojechali. Ciśniemy. Widzimy się nad wodą. Zrobimy losowanie stanowisk. Jakieś gifty, coś. Powitanko, integracja malutka przy piwerku i potem bierzemy się za łapanie. Także piąteczka. Siemanko ekipa, siemanko karpiarze, siemanko karpiarki, siemanko rybki z Ferajny. Jesteśmy na Hermanowie, rozpoczynamy tygodniowy pobyt, na którym będziemy sobie chillować, relaksować się i między innymi rywalizować o jakieś tam trofea. Także zachęcamy do oglądania, tu są trofea, które są do wygrania. Mamy jeszcze kilka innych fantów. Wszystko oczywiście w ramach przyjacielskich, z przyjacielskiego spędzania czasu. Zero jakiejś tam presji, zero jakiejś spinki, po prostu urlopik, relaksik. No i tak będziemy się tutaj przez cały tydzień na Hermanowie bawić. Także takie oto okolicznościowe koszuleczki na ten tygodniowy pobyt. Taka niespodzianka była na rybki z Ferajny. Hermanowo 2024. A się wzruszyłem. Ja też, no troszkę, no. Robimy losowanie, tak? Robimy losowanko, no. To kto jest... Zaczynamy od Weroniki i idziemy w tamtą stronę. A czyli Weronika losuje wam? Tak. Dobra, Weronika. Szukaj tej piątki. Poczekaj, nie, właśnie nie otwiera. Nie, wszyscy naraz? No to nie, po kolei będzie otwierała. Ja myślałem, że najpierw otwierała. Ja mam losować? No to Weronika, co masz? Otwieraj. Zobacz. Piątka. Jakie stanowisko? Pięć na pewno, zobacz. Żartujesz. Tak. Yeah! Jest wyważona piola! Pokaż Paulina do tego, że jest piątka. Proszę, piąteczka. Mówisz masz. To jest fizyka kwantowa. Bierzemy ją na zawody. Wujeczka. Bierzemy ją na zawody. Ale to jest fizyka kwantowa. Ja już po tej piątce myślałem już od tygodnia. To już masz czwórkę. Jeszcze nie wiem. Marcin? Trójka. O, ale jedynka. To no, u was będzie mela. No to i tak wadnikiem, ale... Jest to szkoła dwójki. Czyli ja płacę za kega, gospodarz. A tego, że się trzyma z Reksia, mówi tak, Gosia chyba chce jedynkę, bo już tam siedzi. To jest fizyka kwantowa. Gosia siadła na jedynce, wypiła browara i już się przypisała jedynka. Ja od tygodnia mówię o piątce i jest piątka. A ty co, Mateusz, wlosowałeś? Cztery. A ty? Dwa. No to dobrze, widzicie, to dobrze się ułożyło. Obok siebie siedzicie. Nie. Ale dobrze się ułożyło, w sensie, że... Wiesz, miała mieć... Miałaś jedynkę. Ale będziemy z samego klasa, bo on jest samo stanowisko. To masz to na siłę. Będziesz miał pół dwójki. No to super. Za duże emocje, co? To mamy polosowane, podoba mi się to, no. Stanowisko numer 2 jest stanowiskiem Marcinka. Marcin, jakie dwa słowa? Coś powiesz, jak się bawisz? Tak, mam 3 pary sygnalizatorów na sprzedaż. Jakby ktoś chciał kupić sygnalizatory, to piszcie na Facebooka, na Rybki z Ferajny. Marcin ma dobre promocje. Ponton gdzie jest? Ponton jest w busie. Ale można ich wydać? Można. Słuchaj, siostra chciała mnie wkręcić twoja, żeby... Jak już idziesz, to mu zanieś ponton. Ja mówię, kochanie, ja robię sobie przerwę na obchód. Ja mu przyniosę. Dobra, to ja idę. Nara. Jesteśmy na stanowisku 3. Tu będzie siedział Daras z ekipą z Poznania. Ekipa Duracell Team. Ale jeszcze nie dojechali. Czekamy na nich. Już jesteśmy polosowani po wszystkim. Także ten... Darek czeka na nich, żeby się jakoś tutaj dogadać co i jak, ale to jest ich stanowisko. Daras jest na stanowisku u Marcina, a my idziemy dalej. Teraz stanowisko numer 4, dochodzimy do Gangusa Białego. Tylko Gangusy jeżdżą BM-ami. Proszę bardzo. Jest i Mati. Mati, jak tam? Może być. Może być? Zadowolony? No czemu nie? Wszystko w porządku? Robię obchód, nagrywam. To będzie miejscówka Mateusza. Mateusz ma sam stanowisko. Żarcia masz co niemiara, widzę. Trochę.
troszkę jest. Mati się rozkręca, rozstawia, a my lecimy na stanowisko numer 5. Do prezesa. Praca wrze, widzę. Się rozstawiacie. Praca wrze. Chłopie, cały upocony. Jak tam? Tak trochę was ponagrywam. Kurde, pierwszy short. Stanowisko numer 5. Gdzie ty śpisz? A w tym malutkim. Czekaj, czekaj. Zobaczcie, jaka młodzieżówka. O. Młodzieżówka jest zorganizowana, proszę, namiocik. No. I tak z dziećmi można jeździć na wyjazdy, a nie. Pchają się. Tutaj jeszcze wjedzie kuchnia. Tu będzie kuchnia. Tu jedzie kuchnia. No i łoblujemy się, to będzie. Arti w ogóle, słuchajcie, wynajął przyczepkę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale tak to jest, poczekajcie, tak to jest, jak się jest gangusem, tak jak Mati. Bo gangusy, proszę, gangusy jeżdżą BMW, nie? Ale na ryby to... Jak się bawisz, młoda? Jak widać, no i w porządku. Na ryby można i BMW. Dobra. Nikt nie będzie tu swaniakował. Super, stanowisko numer 5, zobaczcie, jak jest pięknie. Oj. Proszę bardzo. To jest twoja miejscówka? Sówka. A, sówka! Miejscówka, sówka. Dojechał do nas team z Poznania, team Duracell. Właśnie będą się rozstawiać tu z Darasem. I teraz Sebastian prezentuje dla... Pałatka. Pałatka, co to jest pałatka? Więc najpierw, pamiętajcie, jak jedziecie na ryby, na karpie, najpierw zaczynacie od pałatki. Dobra, słuchajcie, wywozimy pierwszy zestaw. Pierwszy zestaw będzie gdzieś mniej więcej tam, to jest stanowisko numer 1 oczywiście u nas. Będzie na jakiejś głębokości 3 metrów. I powiem wam tak, poszły same konopie, dosyć sporo, po 2-3 łopatki na każdą komorę. Tu mamy pocięte kulki 18, to jest Citrus Squid z Massive Bites'a. Tu mamy 24. Na włosie będzie Orange Squid Kowalczyk, ale zanętówki postawiłem na tej zasiadce, tym razem na Alera 90 Squid Citrus z Massive Bites'a. Zobaczymy, jak to będzie. Tu mamy konopie, tu mamy Małgosię, sobie kroi banana crab. Tu mamy trzeci smak, Aler Strawberry, czyli klasyczna truskawka. Mamy 24 i 18. 24 z tego względu, bo nam dyrektor Jarek podpowiedział i to jest bardzo fajna informacja. Tu jest bardzo dużo białorybu, więc fajnie, jak w wodzie zostaną trochę większe kule dla karpiszonów, nie? No, to bawimy się. My mamy jedną dobę, bo jutro jedziemy na wesele, zostawiamy całą ekipę. Wszyscy wywożą, motorówki gdzieś tam pewnie widać, każdy działa. Pogoda się fajnie ochodziła, także widzimy się, mam nadzieję, przy rybie. Piona. Pierwszą rybkę zawodów. Karp 11. 11800. 11800 z upawy. Musimy... na ponie Derek. Bałwanek orzech tygryś. Idziemy właśnie na stanowisko numer 4. Zobaczyć rybkę. Mateusz złowił coś w nocy o 3 rano branie. I zaraz zobaczymy. U nas na piąteczce niestety cisza całą noc, tam jedna spinka o 23, ale do dzisiaj będą korekty, bo wczoraj po ciemku zostały wywożone, także zobaczymy. A tu zobaczymy tymczasem, co Mateusz złowił. Ile tam? 10? 600? 800? 10600. No i trzeba będzie odjąć worek, nie? Na co rybka? Branie na co? Orzech tygryś i truskawkowy z popapem truskawkowym. Trzecia rano. Trzecia 6. No i pięknie. 3:06.
poszedł, pięknie. Żółwik, gratulacje. Słuchajcie, jesteśmy po drugiej nocce. U nas na stanowisku numer 5 nie wydarzyło się za wiele, w nocy praktycznie nic. Tam jedno jakieś piknięcie. Wieczorkiem wczoraj miałem branie, ale niestety ryba się spięła. No i od tamtej pory nic się nie wydarzyło. Dzisiaj rano tylko przewiozłem wędkę na spławkę, bo tam była spławka, także przewiozłem i czekam na branie. Ale za to na stanowisku numer 3 chłopaki dzisiaj, kurczę, mieli pracowicie, bo trzy ryby w slingu, także idziemy ważyć i zobaczymy, co tam się udało złowić, także lecimy. I to wszystkie Dawid złapał. Wszystkie Dawid? No. Co ty opowiadasz? No tak, dwa pełnołuski i jeden golas. O panie! I to jeden chłopiec. Ale będzie lany. Ten z wczoraj... To... Wiadra przygotowane? Ten z wczoraj Artur, to 15 chyba. Po kolei tak jak łapał, żeby... Że trzy razy był. Ja cię kręcę, tu się okazuje, że Dawid rozpierdolił system w nocy. Ale Darek, pamiętasz, które po kolei, nie? Ty, ja was ogólnie widziałem w nocy, kurde, że pływaliście, bo też wstawałem, miałem takie pikiwania, ale nie spodziewałem się, że u was tutaj aż trzy branie. Ale to były trzy rolki takie typowe. Tak? No. Kurde, zajebiście. Zarąbiście. I to równo co godzinę mniej więcej. No to kurde. No i kurde, petarda. No proszę. Pierwszy mnie nie pobił. No. Po pierwsze cię nie pobił. 13,25. 23. No. Dobra, podejmujemy. Staraj się nie trzymać na kółku, żeby ci nie wypadał, nie będziemy celać, nie? Dobra, gotowy? No. Twoja chwila prawdy. No. Ej, ciepło jest. Gratulacje. Jest. Teraz ją wypuszczę. Oficjalnie. Ja już się wypadę. Ja to już tak o nie wiem. Tak łapie. No tak już nie wiem. Mika. Dobra, pierwsza robota jest. Wracamy z stanowiska numer 3. Jesteśmy po ważeniu, po sesji zdjęciowej, po nagrywkach. Także no, Dawid złowił 3 sztuki. Branie mieli, wszystkie ryby były w nocy, co godzinę praktycznie mieli odjazd. Jedna wędka tylko grała. No troszkę tam te ważenie wyglądało chaotycznie, ale to dlatego, że tam dużo osób w jednym miejscu. Każdy najmądrzejszy, wiadomo jak ten. No ale złowił, pierwsza ryba ważyła. Ile ważyła? Pierwsza rybka ważyła 11400. Druga ważyła 10400 i 9800. Czyli z takimi trzema oto sztukami Dawid w naszej rywalizacji o pucharki objął prowadzenie. Również prowadzi w klasyfikacji big fishowej póki co. No i niestety jeszcze, kurczę, w trakcie ważania ryb miał jedno branie, ale nie udało się ryby wyholować, przy samym brzegu się ryba gdzieś spięła. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Zaczęło się coś dziać, rybki troszeczkę zaczęły współpracować bardziej, niestety nie na naszym stanowisku, ale zobaczymy, czekamy.
ale jest. Pierwsze branie na Paulinę wędkę. Niestety szkoda, że Paulina nie mogła jej wyholować, ale nie było jej na stanowisku, więc ja przejąłem wędkę. Jest taki oto śliczny karpik. Pierwsza rybka i wchodzimy do rywalizacji o pierwsze miejsce. Po trzech rybach Dawida jest u nas pierwsza, także zaczynamy walkę o zwycięstwo. Wypuszczamy rybkę i czekamy na coś większego. Po głębi to się utopi. Ej, brawo! Yeah! No i słuchajcie, jest druga rybka na macie. Ciut większa od tamtej. 9400. Także zestaw przewieziony. Pół godzinki od wywózki i mamy taką oto rybkę. Druga ryba. Włączamy się realnie do rywalizacji o zwycięstwo. Gonimy Dawida. Tak się prezentuje rybka. Skopek z kiwit podpięty kukurydzą. Wypuszczamy rybkę i lecimy dalej. Także jedziemy. Chłopaki są na stanowisku numer 3. Muszę zerknąć, sobie przypomnieć, bo niedawno nie było. I naprawdę robią robotę. Dawid ma 3 ryby. Dawid, masz 3 ryby? W jakiej wadze? Około 10. 1,11400, 1,9800 i 1,10400. No, tu mamy komplet, mamy 3 rybki. Także chłopaki naprawdę robią robotę. Pierwsza. Idziemy ważyć to. No, 1,800 ma worek. 14,240. Daj tu zerknij. No i wypuszczamy rybkę, proszę. Piąteczka, mordo. Gratuluję. Jest cała ekipa. Nie będziemy jej brać. Cały mopi. Jest, kurwa. Jak ty będziesz tam siedzieć, to my tutaj siedzieć, to nie bierzemy. To się ja tam wezmę, nie? I tu jest ten jeden, poczekaj, weź, rozstąpcie się. Patera! Ten nie, odsuń się, ten jeden, on jeszcze nic nie złapał z tego stanowiska. Szczupaka złapał, dobra, jej. Fajerwerki! Wyrzucamy, nie? Wypuszczamy.
robimy poranny obchód. Jesteśmy na piątce. Proszę bardzo, tutaj cała ekipa. Mają rybę. Będziemy robili oficjalne ważenie. Śliczny pełnouski. Ryby teraz będą agresywne, kurde. Dobra, ważymy. Może przestanie się. 8, 200, 400, 600. 700, 8700. 8700, no. Sesyjka. Ja nie wchodzę do mnie. Słuchajcie, jest rybka z nocy. Karpik pełnouski. Waga 9. 8700. Branie nastąpiło o godzinie 5 nad ranem, zaraz po burzy, bo nad ranem o 4 złapała nas dosyć mocna burza i ulewa. Przeszła burza i nastąpiło to branko. Branko było na połączenie squida z ananasem. Także taki oto... Prezentujemy rybcie. Nie wiem, czy on się da sfotografować, bo jest lekko wypoczęty. Ale może... Stanowisko numer 4 do Matiego. Ale jakie to by było fajne nagranie. Ma rybę. Zobaczymy, co tam jest konkretnie. Ogólnie po nocy praktycznie na każde stanowisko pochodziły ryby, tylko nie u Mateusza. Tak, ja złapałem standardowo 2 leszcze, ale ja wróciłem do gry dopiero wczoraj. Bo byliśmy na weselu, więc... Ty jeszcze gry nie zacząłeś. Ja dopiero się rozkręcam w zasadzie. Mój zestaw dzisiaj będzie... W okolicach 19-24 godziny w wodzie, więc ja jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem. Ale chłopaki naprawdę mają poziom. Wychodzą ryby, co się dzieje. No, biały jesteśmy. Ale jak pięknie uszczona już widać. Ulala, czuć pieniądz. Czwarta 10, a co? 11-300. To Mati, w międzyczasie, o której miałeś branie? Czwarta. Największy deszcz. Największy deszcz. A na co wyjechał? Jaka kula była na zestawie? 24 truskawka z połową pop-upa dziesiątki. Okej. Okay. A to było co? Na miękko wszystko, tak? Węzeł bez węzła. Branie otwarty na branie. Czwarta. I z pontonu, tak? Bez pontonu, do brzegu. Do brzegu. No to fajnie. Teraz podążamy na stanowisko numer 3. Tam został rozwiązany worek z karpiami. Ile tam jest sztuk? Trzy? I jedna w nocy jeszcze na maksa. O. Także chłopaki zrobili naprawdę grubą robotę. Mają swój jakiś patent. Pójdzie na koniec. Co, najpierw go ważymy? Ważymy pierwszą rybę. Za chwilę ją zaraz nam zaprezentuję, ale nie jest ciężka.
No, 10-300 można powiedzieć. Dobra, to jeszcze taka krótka informacja. O której złapałeś rybę? Czekaj. 12:15. 12. Tak. A na co? Na co? Banana. Nie. Nie, na banana, bo carp dork. Deep sea amino. Czyli waga oficjalna ryby 8800 bez worka. Proszę bardzo. Tak, tą wypuść. Poszedł. Pięknie. I ważymy drugą rybę. To jest ta druga? No to nie, to będziemy... 600. No worek ma 1,8, nie? Ale sprawdźmy jeszcze. Nie jest. O której ta ryba wyjechała? 15:30. 15 minut, tak, no, w radzie. Masz już napisane na kartce, bro. Ale... A, jest, ale dom. Ale daleko nie widzę. Tak. My dosłownie wyjechaliśmy. Ta poszła na Imperiala. I kolejne banana. Branie jedzie, kolejna rola. Na banana? Wracaliśmy do tego z wyrzucaniem tej, co przed chwilą było. Super. Poleciała kolejna. Zrób zdjęcie jeszcze. No i ważymy trzecią rybę, ostatnią. Na stanowisku numer 3. Mamy jeszcze jedną rybę na stanowisku numer 2 u Marcina. Włączyła się waga. Znaczy to pisane jak tamty. 12 100, tak? Tak, no czemu. A ta na co wyjechała? Trzecia rybka? Też deep sea amino. Aha, a godzina? Druga. Druga. Widzę właśnie, tutaj mamy informację, że jest godzina druga. Się dopiero ogarniam tutaj. Czyli macie najwięcej ryb na łowisku, tak? Tak. Dziewiąta ryba złowiona. Dziewiąta ryba złowiona. Mnóstwo spinek. Wypuszczamy trzecią rybkę. Chłopaki naprawdę zrobili tutaj robotę. Świetnie, kurde. Nie dam się pokazać. O, tu siedzi gościu, co złapał rybę o 11:00. O 10:00. Ile jaka waga była? 9700. A na co wyjechała? Wyjechała na co ona wyjechała? Na halibuta chyba z tym, krillem, tak? Z krillem, no. No, to pięknie. To co ja brałem. Cała ekipa. Wszystkie na bałwanki. No. Cała rodzina w komplecie. Tak jak Mateusz. Nie, jeszcze nie łowi jest w toalecie. Mateusz łowi leszcze, a my robimy karpie. Dobra, jesteśmy na stanowisku numer 2. U szwagierka. Waga wytarowana. Marcinek przygotowany jest. Waga jest wytarowana. To jest. Jest ryba w worku czy nie ma? Chyba jest. Marcin, weź zobacz. Ale to teraz w nocy. Tak.
Dobra, i teraz ważymy. To też pokażę. 10. No 10800, no nie będziemy się tutaj o 2 złote liczyć. Proszę bardzo, dziewczyny z technicznego ogarniają. Na technicznym, jakby nie było. No to szwagierku, tak, o której było branie? Druga 45, coś takiego. Z pontonu? Tak, z pontonu. Darek przyszedł, pomógł mi akurat wypłynąć, bo zaparkowała w drzewie. Aha, bo ty masz tą miejscówkę tutaj na tym. Tak, przy samym drzewie. Weź mu tam ktoś tego slinga może, albo... Sam dasz radę? Sam dasz radę. Dobra, pokaż ją, jak ona wygląda. Same złoto. Polacy jakieś złoto zdobyli na olimpiadzie? Jeszcze nie. A my zobaczymy. Wyjechała na bałwanka. Truskawki. W głębokości około 2 metrów. Na miękkim, ten, szypun na miękkim włosie. Powalczyła trochę. Powalczyła, no zaparkowała, nie mogłem jej wyciągnąć. No i teraz jej nie sfotografujemy, nie? Bo ona taka była... Ona nie walczyła przy holu, ale... On tam spod śmigła dostaje. O, dobra. O, pięknie. Czekaj jeszcze. No to po sesji możemy ją wypuścić. Oni normalnie pływają truchła tych małż. Bez skorupy. To są karpie, nie? Jak karpie? No karpie jest. Tak? Oczywiście. O takie otrucha właśnie pływa. Ja ci mówię, że karpie je rozbiję. O, pięknie. O, czekaj. Czekaj. Dobra, a teraz idziemy do Mateusza. Tak, teraz idziemy, słuchajcie, na jedynkę do mnie, na piwo, bo mamy kega. Tak, tak. Możemy jeszcze. Możemy opić to chyba, co? Po małym, zimnym browarku. Tak? To ja zapraszam. Krótka prezentacja zestawu Maxa. Proszę bardzo, takiego bałwanka wymyślił. Jakie, co to masz na włosie? Możesz powiedzieć nam, jakie to są smaki? Mamy tutaj tak, halibuta i orange squid. Orange squid to pop-up? Pop-up, no. No. No i na to cały czas bierze. No to chłopaki mają brania. Właśnie jesteśmy u nich. Dawid jeszcze, się szykuje do jeszcze wywózki. Jeszcze fajny składnik, który zdradzimy dopiero na koniec kampu. Ale tak. Nie do telewizji, nie? Nie. Do telewizji nie zdradziłem jeszcze. Dokładnie. Piszcie w komentarzach, co to jest za składnik magiczny. Kruszczyna ze sklepu. Kto zgadnie, najlepszego sklepu na świecie, wygra nagrodę, a nagrodą będzie... Polubienie. Nagroda niespodzianka. Jesteśmy na stanowisku numer 5. Ponoć mają rybę, wjeżdżamy. Sprawdzamy. Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Halo? 6800. To już oficjalne ważenie? Tak, ale jeszcze złap kamerą, jeszcze żeby było wycznione. Waga 6800. A kto złapał? Artur. Uuu. Kuba na sterach, na pontonie. Dzisiaj tak. Kuba, jak było?
Nie było ciężko, aż tak, ale ryba walczyła. Tak? Walczyła, no. I co, fajnie się holuje z pontonu? No spoko. Spoko, nie? Kurczę, przyszedłem dosłownie 15 minut temu na obiad, zaczęliśmy przygotowywać obiad. I rybka wyszła z głębokości 4,5 metra. Kulka number one. Uuu, Lemker Bites. Także... Tak, nieduży brzdąc, ale do klasyfikacji będzie się liczył, zawsze coś tam podbije. Bardzo dobrze. Ujęcie pierwsze! Dobry wieczór. Jesteśmy już czwartą dobę na Hermanowie. Robimy krótkie podsumowanie. Bo jesteśmy na półmetku, prawda? Na półmetku takiej naszej wewnętrznej i teamowej rywalizacji, którą sobie tutaj sami wymyśliliśmy. Dokładnie. Więc chcielibyśmy tak delikatnie podsumować w połowie naszego wypadu, co się wydarzyło, ile złowiliśmy ryb, ile kilogramów, kto jest na pierwszym miejscu, kto na drugim, kto ma Big Fisha. Także dlatego takie tutaj delikatne wejście wieczorne. No i co, w sumie chłopaki rozwalili system już w pierwszej dobie, bo słuchajcie, jesteśmy od piątku i mamy już tak na dobrą sprawę w sobotę złapanych raz, dwa, no ale pierwsza doba była w czwartek, nie w sobotę. Aha. Piątek, przepraszam. No, dobrze mówię. No. Także w sobotę wyjechały pierwsze ryby o 4:30 i o 3:30. O 3:06, przepraszam. I generalnie prowadzi na chwilę obecną Daro. I Daro ma 51,500. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć ryb. Największa waga 12,5 kg. Także Darek rządzi. Najwięcej ryb złapał dzisiaj w poniedziałek. Bo dzisiaj jest poniedziałek. Dwie złapał w niedzielę. Na drugim miejscu jest Dawid. Dawid ma trzy karpie. Jeden z soboty, dwa z niedzieli. Największa waga karpia złowionego przez Dawida 11400, a łączna waga 31600. Ty, jak na drugim miejscu? Przepraszam, Dawid. Trzecie miejsce. Jak na drugim miejscu Dawid? Dawid jest na trzecim miejscu. Artur jest na drugim miejscu. Tak. No gościu. Wróć, no. Czyli Artur jest na drugim miejscu z wagą 46200, a największą rybę ma 13800 i to jest Big Fish. Aktualny Big Fish. I wtedy Dawid jest na trzecim miejscu, także sorry za moją pomyłkę. No i potem mamy czwarte miejsce i piąte. To czwarty to jest Marcin 21400 i Mateusz na piątym miejscu 20100. Później reszta się tak w zasadzie nie liczy, ale powiem. Potem jest Paulina. Tak, Paulina ma karpia złowionego o wadze 12900 i potem jest Max 9700. No i mnie i Małgosi nie ma na liście, bo jeszcze nic nie zapaliśmy. Was nie było w rywalizacji też 2 dni. Tak, my byliśmy na weselu u przyjaciela swojego, więc byliśmy na tripie i tak na dobrą sprawę wróciliśmy wczoraj w szampańskim nastroju i od dzisiaj dopiero zaczynamy walkę z chłopakami, ale poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Bardzo wysoko i... No i mamy półmetek, tak więc myślę, że jeszcze się będzie działo. No bo zostały nam trzy doby, trzy pełne doby, także jeszcze może się wiele wydarzyć, nie ma dużej różnicy wagowej. Więc myślę, że jest szansa dla każdego jeszcze, żeby tutaj może dwie, trzy ryby złowisz i jesteś na pierwszym miejscu, fajne, nie? No, jeszcze może się dużo wydarzyć, a czasu jeszcze zostało sporo. Pogoda nam dopisuje, bo jest trochę deszczu. Była też wczoraj jakaś... Nie jest gorąco. Była burza wczoraj, prawda? Dzisiaj nad ranem, to było dzisiaj nad ranem. Dzisiaj nad ranem była burza, słuchajcie. Więc trochę się dzieje, ciśnienie jest niskie. Ale stabilne. Także... co, nie będziemy zanudzać, tyle chyba kątem podsumowania. Kończymy nasze pogawędki i widzimy się przy rybie. Yo! Buziaczki.